Cześć, witajcie, prezenter Ranien, kłaniam się bardzo gorąco. I dziś oczywiście porozmawiamy na kolejny temat, czyli kolejny odcineczek. Jak zamknąć dostawę w Uber Eats z funkcją zdjęcia. Jesteście gotowi? To będzie chyba jeden z najszybszych poradników, a ja Wam oczywiście na samym początku przypominam i zapraszam do tego, byście najzwyczajniej w świecie dzwoneczek nacisnęli na samą górę, jak i również subskrypcja, i nie ominiecie żadnego odcinka. Jeśli nie chcecie naprawdę żadnego ominąć, to premiery możecie kliknąć przypomnij albo po prostu wpaść, kiedy już wiecie, że jest premiera. No to co? Zaczynamy. Gotowi? Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Dzisiaj będzie opcja chyba najszybsza z najszybszych. Będzie to opcja pod tytułem Zaczynamy jazdę i mamy problem, bo mamy zdjęcie. I co mamy zrobić? Wiele osób najzwyczajniej w świecie pyta się o to. A więc Wam to rozjaśnię. To będzie najszybszy odcinek w mieście. Jak zakończyć dostawę z funkcją zdjęcia? Wiele osób ma z tym mały problem, a czasami nawet duży. Bo do końca nie wiedzą, czego mają zdjęcie zrobić, albo co zrobić z jedzeniem. No właśnie, pierwsza rzecz. Funkcja ze zdjęciem to jeszcze jest stara pozostałość z czasów sympatycznego, wiecie, tego króla z koroną na głowie. I najzwyczajniej w świecie ona jest nadal używana, tyle że co robimy? Puk, puk, puk do klienta, dzień dobry, wręczamy jedzonko, robimy zakończ i nam wyświetla zrób zdjęcie. Mamy dwie opcje. Pierwsza opcja, prawy górny narożnik, jest funkcja pomiń dodaj notatkę, nie dodajemy notatki, zamknij. I wtedy zamykamy dostawę. Aczkolwiek może być tak, że możemy zrobić to szybciej. Bo na przykład telefonu nie mamy w futerale, to najzwyczajniej w świecie zamknij dostawę, zrób zdjęcie. I robimy zdjęcie numeru drzwi. No, najlepiej z drzwiami, wiecie, żeby ktoś tak nie zoomował bezczelnie na numer. Z numerem drzwi robimy zdjęcie, dlatego że to zdjęcie trafia do klienta. I wtedy robimy zdjęcie, wyślij, weryfikacja, zamknięta dostawa. I tyle. Tyle, jeśli chodzi o dostawę ze zdjęciem. W przypadku, kiedy nie ma kogoś w domu i ktoś najzwyczajniej w świecie nam napisze wiadomość, słuchaj, nie mam mnie w domu, zostaw pod drzwiami. A wy widzicie, że jest opcja zdjęcia, a wtedy najzwyczajniej w świecie również stawiacie pod drzwi, cofacie się, numer drzwi z jedzeniem, zdjęcie, tu stoi twoje jedzenie. To jest tak zwane bezpieczne zostawienie. Klient wtedy widzi, gdzie stoi i to już jego odpowiedzialność za to, czy mu to zginie, czy nie. Od razu mówię, nie ponosicie odpowiedzialności za to, że klient zażyczył sobie pod drzwiami, wy mu macie jeszcze funkcję zdjęcia, więc sprawa ułatwiona, wysyłacie, dziękuję, do widzenia, dostawa zamknięta. No i tyle w temacie. Tak się robi dostawę ze zdjęciem. Pamiętajcie, następny odcinek z kodem PIN. Tam się zaczyna troszeczkę Meksyk, ale też wiadomo, jak to zrobić. Wypatrujcie bardzo uważnie. Pozdrawiam, prezenter Alien. I najzwyczajniej w świecie, do zobaczenia.